Hejka moi drodzy, z tej strony DSO, witam was w kolejnym odcinku z serii Fantasmagoria 2. Zostawiliśmy ostatnio tutaj Tereskę, nie robiąc nic jakby w przód, ponieważ możemy się tylko domyśleć, co tu się może wydarzyć. Same przyjemne rzeczy, kochani. Więc co, zaczynamy konwersację, jedziemy z tym koksem do przodu, zobaczymy jak to się wszystko skończy. Your belly button. It's all right, I guess. Oh yeah. Mm-hmm. Did you know that pulling on a navel ring is sexually stimulating? The sensation goes straight to your spinal cord. What are we gonna do tonight, Trace? We'll see. Come on, tell me what we're gonna do. No, I'm not gonna tell you. I'm gonna show you. Now drink up. You're gonna need it. Good boy. Now follow me. Żebyśmy mieli iść tam, gdzie nas wcześniej ochroniarz nie chciał wpuścić. Look, Therese just went in there. She told me to follow her. Seriously doubted my bread. Jesus. O co chodzi? A mi coś dała? Co ja mam mu dać? Czekajcie, może ona zostawiła coś na jakąś karteczkę tam. Nie zostawiła żadnej karteczki? Nie. Co ja mu mogę dać? O Jezu, wyjdźmy stąd. Nie wiem, co ja bym mu mogła dać. Słuchajcie, będę klikać we wszystko. O, to! A list od niej, ok. All right, go ahead. Hope you survive the night, little man. No, mamy jakieś puzzle do ułożenia, co? Bardzo trudno. No, powiem wam, że to taki trochę grey. To tak chyba bardziej ostro niż grey. Co mam tu zrobić? Oh.
later. Who's there? Hello? Hello? Come on. Who's there? Oh, good morning, Detective. Where the hell were you last night? Where were you? I was with Therese at the Borderline. And I came home. What, you want to ask my rat for an alibi? I know you were at the Borderline, Craig. At least 20 people saw you there with Therese. Not an hour before she was murdered in the bathroom. Ja, słuchajcie, tego nie skomentuję. Muszę na chwilę pauzę. To, co się wydarzyło, szok. Nie mam zielonego pojęcia. No, ewidentnie nie zabija to nasz bohater. Jestem tego pewna, 100%. Albo jest z tym powiązany właśnie nasz szef, albo ci obcy. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. I czy to faktycznie są jacyś obcy, bo to już mi podchodzi naprawdę pod trochę taki bardzo naciągany temat. No, ale przynajmniej, słuchajcie, przed śmiercią Teresa dobrze się bawiła, nie? Dobra, jestem ciekawa, co my powiemy w ogóle pani detektyw? What happened? Oh, I think you know. Damn it, I didn't kill her! I think you did, asshole. It's just a matter of time before you're arrested. I just hope to God it happens before you slaughter somebody else. Co za pipa. I like Therese. I wouldn't have hurt her. Not ever. Is that right? You two had a strange way of showing your affection. Please, Detective. I need to know what happened to Therese. A lot happened to Miss Banning, actually. I guess the short version would be that someone strung her up and fried her in her very own blood. I'll get him. Whoever he is, I swear to God, I'll get him. I'm sure the good people of the city will rest easier knowing that. Jesteś na złym tropie, moja droga. Why aren't you after Paul Warner? I mean, he's the one who's behind all this. I mean, he'd do anything to protect that threshold project, whatever the hell that is. Gosh, I better go arrest him right away. Oh, and just for the record, who gave you this information? Space aliens? Get the hell out! Fine, but I'll be back, you son of a bitch! I'll be back to nail your ass to the wall! Nasz bohater powiedział jej, słuchajcie, żeby może zajęłaby się Paulem Warnerem, bo to on za tym wszystkim stoi. A ona, okej, już lecę. A kto ci dał te informacje? Kosmici z kosmosu? Kosmici z...
Może obcy z kosmosu? O to mi się rozchodzi. Także no, prawie. Zobaczmy, co tu będzie, jak klikniemy sobie lustereczko. Nie no, słuchajcie, nasz bohater nie jest psychiczny, jak już widzi... Mi się wydaje, że tak jak widzieliście, ten szef nas dał tam gdzieś do czegoś nas oddał, nie wiem do czego, że tak ojciec nasz płakał i nas owinął w ten kocyk, czy co to tam było. W każdym bądź razie my zostaliśmy w jakiś sposób naznaczeni z tymi obcymi. Zastanawia mnie fakt, dlaczego on słyszy i widzi te wizje związane z morderstwami, skoro on ich nie zrobił. To musi robić ktoś, kto może mentalnie albo po prostu podświadomie przekazuje mu informacje, jak to, bo może on jest właśnie połączony z tymi alienami. No ja nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Da się to teraz rozpieprzyć? Co to było? To była ta spinka. A da się rozpieprzyć? Da się. Jestem bardzo ciekawa, co na to wszystko będzie miała do powiedzenia nasza pani psychiatra. Ale w sumie my się już z nią pokłóciliśmy i chyba do niej nie pójdziemy raczej. Ale może do niej zadzwonimy? Co wy na to? I love you, blah. And no matter what, I'll make sure someone takes good care of you. Spróbujemy zadzwonić do pani psychiatry. Nie wiem, czy to wypali. Gdzie jest ta wizytówka? Nie mam już tej wizytówki. Nie mam już wizytówki do pani psychiatry. Łocie. To czyli zakończyliśmy naszą znajomość. O, poczta. Where's the mail? Usually here by now. A jednak mamy pocztę. No okej, okay, to było dziwne. Ewidentnie mamy tu do czynienia z jakimiś obcymi. Nie mam tu żadnych w sumie chyba wątpliwości. Ale powiem wam jedną rzecz, że ta gra na początku mi się podobała, bo z jedynką byłam zachwycona, wiecie zresztą o tym. Ale to, co się tutaj wyprawia, powoli zaczyna przechodzić moje oczekiwania i jestem coraz bardziej zdegustowana tą częścią. Damn, I can't leave without my wallet. No, a dlaczego nie mamy... A gdzie mamy portfel? Gdzie zostawiliśmy portfel? Tu. Boże. A, no i może tu w portfelu będzie ta wizytówka. Czekaj ta. No jest, ludzie. No to spróbujmy zadzwonić do niej. I have to see Dr. Harburg right away. I'm having problems and I Yes, sir. I'll get her right away. Please hold. This is Dr. Harburg.
Doc, this is Curtis. I'm having troubles. I need to see you. It's Therese. She's been murdered, and I... Oh, God, don't tell Dr. Merrick. He's in on it. I mean, they're all in on it, and I... Oh, God, Doc, I have to see you. I have to see you now. It'll be all right, Curtis. Come on over, okay? Yeah, okay. Yeah. Okay. What can I do for you, Dr. Ricky? Patricia, could you alert security? One of my patients is on his way over, and I believe he's in the middle of a psychotic episode. But please, don't have him intercepted. Just ask security to be ready if I call, all right? Will do, Doctor. Oh, Merrick. Oh, you spying son of a bitch! Curtis. You were right. He's mine! Dr. Harburg? Okej. Okay. Ja to zapiszę, bo ja się boję. Nasza pani doktor no chyba w końcu zrozumiała, że mówiliśmy prawdę, bo niby zadzwoniła po ochronę i powiedziała, że przyjedzie do nas taki i taki pacjent i w razie gdyby coś się działo, zadzwoni, abyście wkroczyli do akcji. Ale odnalazła podsłuch, słuchajcie, w telefonie, więc no chyba mi się wydaje, że doszła do wniosku, że faktycznie coś jest nie tak. Ale słyszeliście ten głos? Jej się coś wydarzyło? Nie wiem, czy ona nie została zamordowana. I wasn't even here. You didn't use your hands, Curtis. You don't have to. You used your mind. Your diseased, twisted, murderous mind. Get it. Get that thing. Oh, boy. Okej, czas są spadać. To co ja mam zrobić? To co mam kliknąć? Ale ją usmażyło, nie? Gdzie teraz? Gdzie teraz, moi drodzy? Do domu nie
Tu nie, tu też nie. No to do Wina tak, jakbyśmy jeszcze zeszli tam na dół raz. Nie wiem, co chodzi. A tutaj? Nie, ja bym poszła do biura tego. Zalogowała się, może coś mamy, jakieś nowe informacje. Jakie... Trevi scared the crap out of me. Curtis, listen. I've been delving deep into the company network. Just leave it alone, man. It's bad. I can't, Trev. I can't let it go. You don't get it, Curtis. I gave myself top clearance. I saw. They've been synthesizing illegal drugs. Curtis, they've killed before. Oh, my God. I'm going to the cops. No job is worth this. But Curtis, I want you to stay out of it. I don't want you to get hurt. Curtis, you know. Masakra, kochani. Po pierwsze, w ogóle tak usmażyli panią doktor, że to wyglądało naprawdę obrzydliwie. Kosmici zabili nam przyjaciela. Mało tego, faktycznie jednak nasz bohater nie był sprecyzowany co do płci, bo widać, że czuł coś do naszego przyjaciela. Dlatego właśnie mówił wtedy o swoich fantazjach pani doktor. No szkoda mi go bardzo. Boże, żeby tylko, słuchajcie, Jocelyn nic nie zrobili. Powiem wam, że to jest kicz nad kiczami. Ja wiem, że mamy 2019 i ciężko jest oceniać teraz tego typu gry, ale naprawdę jedynka była zajebista. Pomimo tego, że była kiczowata, była zajebista. Zamek, wiecie, tu klucz, tam klucz, tu trzeba znaleźć. To taka typowa przygodówka, a tu nie ma totalnie sensu. Okej, zostawmy zwłoki Trevora tam, gdzie są.
I chodźmy się jeszcze włamać na komputer naszego szefa. Jeszcze bym podczytywała maile ewentualnie. Tamten nie chce, tam leży. Ja pierdziel, nie mam pytań. To już jest po prostu komiczne, co tu się dzieje. Tak myślałam, że tu jakiś inny wątek będzie, a to takie słabe, jakieś beboki. Dajcie spokój. Wejdźmy sobie najpierw na naszego kompa. Zobaczymy, czy mam jakieś maile. Nie, tutaj, tutaj. Read this. Why? Co to jest? Why did you kill me, you son of a whore? Aha, okej. Spoko. Forget Wintek and get out of here now. No to czyli tak jak właśnie mówił nasz przyjaciel, wpadł na trop wszystkiego się nie wiem, co wszystkiego. O nielegalnych interesach, o jakimś handlu też prochami, o tym, że też byli wmieszani w jakieś morderstwo. No i niestety też za to został zabity przez jakiegoś słabego kosmitę. Marian C? Co to jest? We'll be together again soon? Kto to jest? Marian Craig? My love, my monster. O Boże, to od matki. My baby son. Soon we'll be together forever and then I can kill you. You murdering freak. I rip out your black twisted heart. Soon, soon, soon. To jest tak chore. I Curtis. Od Curtisa. Dear Curtis, I really think we should check ourselves into the hospital right now. Myślę, że powinniśmy się dać do szpitala w tym momencie. That nice doctor Marek will take care of everything. Miły doktor Marek zajmie się wszystkim. Nie musimy nawet o tym myśleć. Nie będziemy musieli nawet czuć. Jedyne co będziemy mieli to relaks i przejażdżkę do Torazain. Nie wiem jak to się czyta. Dobra, dobra. Pospiesz się, Curtis, zanim zabijemy kogoś jeszcze. Twój przyjaciel Curtis. Także dostaliśmy maila od samego siebie. Spoko. Ewidentnie wszystko na naszym mailu jest i jeżeli przeczyta to policja, to pomyśli, że mamy, wiecie, przejaw choroby dwubiegunowej, schizofrenię, co nam tam jeszcze przyklepią i będziemy wszystkiemu winni, więc ja dziękuję bardzo. Zalogujmy się jeszcze, ale nie, ja chciałam się wylogować. Zalogujmy się jeszcze na naszego szefa. Jaki tam był jego... On miał Carpe Diem, nie? O, Goldeneye. Co to jest? I'm like you in a version of the game more. Mhm. To sobie przeczytajcie. Mm-hmm. Tak, to jest też odnośnie właśnie tych prochów. Dobra, słuchajcie, wydrukujemy to. Print. I wiecie co? Mamy tą kartę. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tutaj jest. Mamy tą kartę tego Trevora. Tak sobie pomyślałam, bo on chyba zszedł tam na dół. Może my będziemy mogli się też poruszać tą jego kartą i udać się znowu tam na dół. Może jego kartę, bo ja w sumie nie użyłam naszej karty, bo obawiałam się, że zginę, ale może właśnie trzeba, ale niekoniecznie naszą. Jeszcze chciałabym się przejść, czy my możemy wejść tutaj do środka, to znowu zapiszę. Ja przepraszam was za te zapisy, ale wejdźmy jeszcze może tu do środka. Czy my tu coś możemy zrobić, bo wcześniej nie mogłam się tu rozejrzeć, prawda? Ale nic tu takiego nie widzę jeszcze. Tak, to jedno biurko już jest puste. Nie żyje, tak? To jest biuro Jocelyn, ale jej nie ma. To jest nasze. Za chwilę tam usiądziemy. Ale tak, Trevor już też nie żyje. Leży sobie tam obok. W socjalnym. Tereska też nie żyje.
aż dziwne, że te rzeczy są niepozabierane. Tu już wszystko zostało pozabierane też od Boba. Dobra, wejdźmy może do siebie na kompa, czy coś jeszcze tu będę musiała zrobić, czy nie? Nie wiem. I'm just a part of your own twisted mind. If you just give in to me, let me take over, you'll be so much happier. It won't hurt. What? No! Słuchajcie, to jest, nie rozumiem tego, nie, on powiedział, nie poznajesz mnie, Curtis? Tam coś było, mowa z tymi alienami o bliźniakach? Może, słuchajcie, oni nas sklonowali i na przykład ktoś morduje... Nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie, nie chciałam tu wchodzić, wyjść stąd. Może, słuchajcie, ja nie wiem. Muszę się tego napić w ogóle. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Może i dlatego my na przykład podświadomie widzimy te morderstwa. O, no fuj. Wiecie, może na przykład widzimy te morderstwa podświadomie, no, bo niby bliźniaków łączy jakaś więź, ale to nie byliby normalni bliźniacy, tylko, no nie wiem, może wymyślam. Tylko tacy, wiecie, no sklonowane na przykład przez alienów. Jezus, ja nie wiem. Wyjdźmy stąd i chodźmy tą kartą się posłużyć tego Trevora. Ja to zapiszę po raz kolejny. Nie wiem, co tu się może wydarzyć. Naprawdę nas ten ojciec, słuchajcie, naraził na takie niebezpieczeństwo. Ile jeszcze będzie tych drzwi? Ta sama animacja, jedną w kółko i to samo.
Ja to znowu zapiszę. Ja się boję. Rosetta, prawda? Greetings, Warner. Kiedy dostaniemy żywy materiał? No to czyli ludzi oni im dostarczali po prostu. Why? Powiedzmy, że no. Podejrzewamy, że jesteś zły. Aha, wejdź do środka i będziemy mogli osobiście porozmawiać. Czyli mam wejść tam do środka. No w porządku, to użyjemy karty Trevora w tym momencie. Ja to jeszcze raz zapiszę. Ja się boję, że ja zginę. Ja jestem bardzo tego ciekawa, co tu się odwali. Aha, aha, to jest ten symbol, tak, co żeśmy sobie drukowali. Creatures from Dimension X, of course. Okay, the Chulu. You killed my father, didn't you? He became a liability. Not everyone is strong enough to handle the sacrifice of human subjects for research. Son of a bitch. You know, it's a good thing your dear old dad never knew he didn't really get his little boy back. He'd have lost his nerve much sooner. No to czyli on słucha, słuchajcie, tak jak myśleliśmy, zabił naszego ojca. What are you talking about? Don't you remember? I threw poor little Curtis in there. But he never came out. You did. You're a replica. You're some kind of imitation human. Those things on the other side put together out of slime and dead rats. And a little bit of Curtis's brain tissue. Oh, I told your father it was you. That there'd been a terrible accident. And he believed me. Because he wanted to. No. Yes. I'm afraid so. You started remembering a year ago. That's why we put you in the hospital. To observe you. I should say to observe you more closely. You see, we've been watching you. A bug in a jar. Ever since those things spit you out of the threshold, where am I? Where is he? Do allow me to introduce myself. Curtis Craig, at your service. Ale jazda, słuchajcie, ja to muszę spauzować. Bo mi się mózg klasuje. Generalnie tak.
Po pierwsze, ten cały Paul Warner okłamał naszego ojca, ponieważ to on nas specjalnie wrzucił do tego czegoś, a powiedział naszemu ojcu, że był to wypadek, ale oczywiście on w to uwierzył. Jakby my już nie jesteśmy tą osobą, którą byliśmy. Jesteśmy imitacją, trochę jakby hybrydą człowieka z alienami. Z tego, z tej rozmowy, którą zrozumiałam. Kicz nad kiczami, słuchajcie. W ogóle ten Bebok wygląda śmiesznie. Wygląda trochę jak opowieści skrypty. Jeżeli ktoś z was nie oglądał, to był bardzo zajebisty serial lat 90. Bardzo kiczowaty, ale fajny. Wszystko, co było w latach 90. było przesycone teraz aktualnie kiczem. Ale to było fajne. Ale ta gra, ta część, słuchajcie, rozwala mnie. Rozwala mnie strasznie negatywnie. Ja to zapiszę. What you see now is an electrical projection. A manifestation of my hatred slain. My body, my human body is in there. It is a twisted, wretched mess, kept alive by the cannibalized body parts of corpses. Those amorphous things just go about their lives all around me. Combining, recombining, playing with the monstrous things it warned against them. They never even touch me. Oh God, I'm so sorry. Are you sorry that my body is a sickening apparition? Are you sorry that I haven't slept for 20 years? I've been awake, Curtis, watching you. Building my powers so that I can smash you, destroy you, take your life the way you took mine. It wasn't my fault. I didn't do it to you. I'm a victim too. Poor baby. The pain will stop very soon. Once your mind breaks, your body will be mine. I almost got you, you know. When you're in the asylum. Almost. No, don't! It's time to go now, Curtis. Say goodbye to your sanity! Nie wiem, co mam zrobić. What the fuck? Co to jest w ogóle? Ale jazda. Słuchajcie, 3/4 gry mi się naprawdę podobało. Ale to już nie są moje klimaty. To jest bardzo dziwne. Zobaczymy, może to mnie jeszcze pozytywnie zaskoczy, ale... Jest źle, jest źle. Okej. Na dzisiaj sobie to zakończymy. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym odcinku, ale obawiam się, że zbliżamy się do końca już tej serii. W sumie to ja nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Nie do końca zrozumiałam końcówkę tej rozmowy. Czego jest winny Curtis? Znaczy, bo powiedział, że on również jest ofiarą, ale temu obcemu coś się stało. Nie wiem, jakie, o co on ma pretensje. Tego nie zrozumiałam, tego wątku. Jeżeli ktoś z was zna dobrze angielski, to bardzo bym prosiła, o co chodziło w tej końcowej rozmowie. Może jeszcze mi się to w ostatnim odcinku jakoś wyklaruje lepiej. Ja na dzisiaj wam dziękuję. Niedługo się znowu usłyszymy. Pa, pa.